Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale i jest to mapa Chociebusz, oczywiście od Ditka, testujemy sobie dalej i taki odcineczek, którego jest bardzo mało na kanale, takiej akcji wręcz bym powiedział, czyli akcja opryski, ale opryski nie byle czym, bo gdyby było byle czym, to bym nie nagrywał. Będziemy dzisiaj sobie testować Krukowia Goliat, chyba najpotężniejszy z opryskiwaczy, jaki tylko mógł być do farminga i wyjść niedługo dla was, bo możecie już wyczekiwać go na modhubie, bo jest w fazie testów, także też niedługo będziecie mogli sobie na nim pograć. Dlatego też no dzisiaj mówię, nie ma tych akcji często u mnie na kanale, dlatego też pomyślałem, że fajnie to będzie wyglądało, gdy sobie już coś takiego specjalnego nagramy, że tak powiem, z jajem. Okej, dobra, bierzemy, napełniamy się. Jak sami dobrze widzicie, 902 przyjechała tutaj z beczką z opryskami. Ja już mam praktycznie pole objechane dookoła i będziemy się pryskać teraz dalej. Ok, napełnimy sobie jeszcze i zobaczymy zaraz, jak to mi tutaj wyjdzie. Ok, mam pełny opryskiwacz, muszę teraz dokończyć sobie jeszcze kawałek pryskania. Jak dobrze sami pamiętacie, gdy nagrywałem z tej mapki filmik prezentujący, mówiłem o tym, że super tutaj wygląda, są te place, gdzie można przyjechać sobie przyczepą z opryskami, z nawozami i to wykorzystać. No i właśnie dzisiaj tak akurat się to udało zrobić. Podoba mi się strasznie ta mapa, już nie mogę się doczekać, jak to dalej będzie z nią i już kiedy ona wyjdzie. Z góry bardzo serdecznie dziękuję, że to przyjeście tak świetnie ten odcinek z mapy. Jeżeli jeszcze nie widzieliście go, to bardzo serdecznie zapraszam, link powinniście mieć gdzieś w komentarzach przypięty, a my już, że tak powiem, rozkładamy to monstrum. Bardzo serdecznie ja z tego miejsca chciałbym podziękować i pogratulować w imię Krukowiak za podesłanie i za zrobienie tak wspaniałego sprzętu, bo naprawdę znaleźli dobrych fachowców, że tak powiem, farmingowych, którzy im pięknie to wszystko stworzyli. Dlatego też naprawdę fajny pomysł i mam nadzieję, że wam się ten opryskiwacz spodoba. Dzięki czemu może pojawią się też takie mniejsze, na mniejsze gospodarstwa. Zanim jeszcze zaczniemy sobie, albo dobra, jak będziemy już pryskać, to później wam pokażę. Co już nam się tutaj pierwsze co rzuca w oczy i na jedną z najważniejszych rzeczy to jest to, że mamy właśnie podświetlanie LED. W tym opryskiwaczu możemy mieć jeszcze założone halogeny oraz zaraz wam pokażę, jakie modyfikacje, ale najważniejsze, no chyba jeden z niewielu, albo w ogóle pierwszy opryskiwacz, który ma właśnie to podświetlanie LED. Teraz może tego tak za bardzo nie widzicie, ale później jeszcze mam dużo pryskania, bo ja już tutaj od samego rana sobie pryskam. Tu postanowiłem się odpalić, bo chyba najfajniejsze pole mi się trafiło. Jak pojedziemy sobie jeszcze w nocy coś pryskać, bo na pewno to mi dzisiaj do późnej nocy zejdzie, to wtedy zrobimy sobie gdzieś tam cięcie i włączę wam się po prostu wieczorkiem i zobaczycie sobie, jak on kozacko wygląda po nocy. Myślę, że już niedługo powinien być, bo już chwilę temu został wysłany właśnie na modhuba do testów, ale sami dobrze wiecie, jak długo trzeba czekać na przykład nawet na Ursusy Karasia. To chyba najbardziej wyczekiwany mod przez Polaków był w ostatnim czasie. Nie ukrywam, że też bardzo na to czekałem, no i się doczekałem, no i mogłem to wykorzystać też również dzisiaj. Także naprawdę fajnie to wygląda, Jundir jak wita, wszystko pięknie przygotowany, że tak powiem, pod opryski. Ja no bardzo bym chciał, żeby właśnie Krukowiakowi udało się ogarnąć jeszcze mniejsze, takie nawet typu Apollo, bo bardzo mało jest fajnych opryskiwaczy, średnich, małych, średnich, więc tutaj myślę, że spoko by to wyglądało. Ok, właśnie teraz ino na nawigacji my sobie pięknie tutaj zrobili obrys całego pola, możemy sobie wykręcić, wiadomo, byłaby skrętna oś, lepiej było, wiele było, ale ważne, że jest ok. Tutaj jeszcze teraz ino system taki by się przydał, że jak oprysk widzi, że już jest napryskane, to dane sekcje i lance się wyłączają. No ale na pewno na takie coś będziemy musieli jeszcze kilka farmingów sobie poczekać. Co mi się tutaj w nim podoba, to jak się rozkłada, widzieliście sami, ale możemy sobie oczywiście manewrować góra-dół lancami oraz lancom na przykład możemy robić, o, coś takiego, czekajcie teraz ino, żebym za mocno nie zrobił za bardzo w ziemię. Pokażę wam to, bardzo fajnie tu akurat to pole przygotowałem pod to, aby wam to pokazać, jak tą lancę możemy sobie fajnie podnieść, bo mamy takie jedno miejsce właśnie koło tego naszego pięknego wiatraku. W ogóle ten klimat tutaj na tej mapie to jest coś pięknego i akurat ten opryskiwacz tutaj by, powiem wam, że pasował właśnie na takie akcje, no bo na innych mapach, no na przykład no u nas jedynie na jaką serię by wszedł, no to na od zera, nic więcej. Bo tak szczerze powiedziawszy, no nie mamy takich serii dużych,
na których dałoby się coś ciekawego ogarnąć. Okej, tutaj na chwilę muszę posłużyć się GPS-em, aby wam pokazać, jak wygląda ten potwór w sklepie. Hardy ma 36 metrów, ten ma 40, czyli to jest największy opryskiwacz, jaki mógł tutaj chyba wyjść. 8000 litrów pojemności, 40 metrów roboczych, lance. Tutaj zmiana kół, oś skrętna lub nie, nic, halogeny oraz LEDy. Dlatego też naprawdę fajnie to wygląda, że ma takie właśnie opcje. Okej, możemy już sobie wyłączyć. Resztę poprowadzę sam, bo wreszcie mam ścieżki. No trochę się narobiłem nad tym odcinkiem. Okej, tutaj cygnek, fuch, możemy wyłączać, żeby poogarniać tutaj ścieżki i wszystko, bo nie było nic. Musiałem sobie zasiać jeszcze w giancie. Całe szczęście, że można tak, bo to by była masakra. I pocisnęliśmy dalej. Tak jak mówię, z góry bardzo serdecznie chciałem wam podziękować za te odcinki, za ten odcinek, o, powiem tak, z tej mapy, z prezentacji tej mapy, bo naprawdę bardzo dużo obserwujących doszło mi, jak i również Ditkowi na jego stronie. Cieszę się, że podoba wam się to, co tworzy, i fajnie, że dużo z was chciało pomóc. Kilka osób się już tam odezwało. Kasztan już nawet zrobił pierwsze budynki, że tak powiem, do tej mapy. Także Didek działa z tą mapką. Teraz aktualnie przekładał ją na inną podstawę i w ogóle, żeby to już wszystko naprawdę było na tip-top robione. Więc no, troszkę roboty jeszcze przed nimi jest na pewno. Ale ważne, że coś jest, powolutku, każdy jak tam jakąś cegiełkę do tego, do wszystkiego dołoży, to mam nadzieję, że to się spodoba. Także jeśli jeszcze ktoś z was nie wie, o co chodzi, a chciałby pomóc, umie modelować, to mówię, bardzo serdecznie zapraszam na link poniżej przypięty w komentarzach. Ale tu to teraz ładnie wygląda. Trochę boli mi jeden fakt w farmingu, że powinno być zrobione tak, że po orce jak się jeździ, no to wiadomo, trzepie jak cholera, no bo po orce no to jest nierówno. Po agregacie już jest w miarę, ale po siebie powinno być gitara siema. Mówię, można by było jechać z wałami, no to tekstury nie zmienia, ale mówię, powinno być po siebie już zrobione tak jak trzeba, czyli powinno być tak jak tutaj, ale niestety no skacze jak głupi. No jeżeli by była tutaj stabilizacja jakaś wgrana, to chyba zwariowałby ten krukowiak, że tak powiem, każdy opryskiwacz by zwariował, bo naprawdę miota nim jak szatan. Okej, dobra, wjeżdżamy sobie dalej. Fajnie, już powiem wam, dawno nie robiłem takiej akcji, a chciałem robić dzisiaj od zera dla was, ale jestem sam, że tak powiem, dzisiaj skończyłem vloga. Jeśli nie widzieliście, że tak powiem, filmu pełnometrażowego serialu, który za 3 miesiące ukaże się na Netflixie, to bardzo serdecznie zapraszam na kanał z vlogami. Tam przygotowałem vloga, który prawie trwa 3 godziny. Fajnie mi się to robiło, trochę czasu zeszło, że tak powiem, ale mam nadzieję, że takie coś się przyjmie, bo trzeba szukać czegoś nowego, coś innego. Na YouTube wszyscy nagrywają te vlogi po 20-30 minut, po 40. Ja od czasu do czasu, jak sami dobrze widzicie, robiłem jakieś te godzinne, bo tak mi się to sprzyjęło i wam się spodobało. No ale trzeba dążyć po coś nowego, więc mam nadzieję, że następny sezon przyniesie naprawdę sporo nowości pod takim względem, że właśnie będę robił coś w tym stylu, takie filmy pełnometrażowe, gdzie będę pokazywał wiele więcej niż to jest na pewno teraz. Dlatego też mówię, jeśli ktoś jeszcze z was nie widział, to bardzo serdecznie zapraszam właśnie na tego vloga. No i tutaj mówię, no jest majówka, chłopaków nie było, ja mówię, no muszę coś nagrać. A teraz akurat jest tak, że nie mam żadnej serii singla, no i nigdzie, mówię, nie pasowałby ten opryskiwacz. Dlatego też mówię, no muszę wymyślić coś dla niego, jakiś specjalny odcinek. A chciałem go po prostu przetestować, bo Adam już mi powiedział, że no jest warty wszystkiego. Ja zresztą po zdjęciach sam już widziałem wcześniej. Dlatego mówię, no nie, no kurczę, tu musimy ino wejść i sami sobie nim popracować. Powiem wam, ścieżki robiłem ciągnikiem, kołami, tak? Nie powinno się mówić, jak to wyglądało. Najpierw robiłem John Deere'em, ale John Deere strasznie szeroko wyglądał, na osi rozstawiony i w ogóle. Później wjechałem i robiłem tą 902 i nią te ścieżki o wiele lepiej tutaj wyszły, jak sami dobrze widzicie. Tylko ciężko było czasami trafić gdzieś, bo ona naprawdę te kółeczka malutkie i to wyglądało jak wyglądało, ale o, tutaj moim zdaniem ta ścieżka wychodzi właśnie idealnie. Dlatego też chwilkę się nabawiłem, tak z półtorej godzinki mi tutaj zeszło, żeby to ogarnąć. Także zostawcie łapkę w górę, jeśli oczywiście odcineczek wam się spodoba. Mam nadzieję, że no jeszcze jutro raczej pewnie nie będę miał dla was nic, bo nie mam pojęcia, co bym mógł nagrać. Chyba że nagram SnowRunnera, jak będę miał chwilę, bo to jest najszybsza gra. Ostatnio zrobiłem to wszystko w półtorej godziny, bo film się wrzucał godzinę. Ja pół godziny nagrywałem,
z renderem, ze wszystkim, no zanim się przetworzyło, no mówię, w 2 godzinki sobie ogarnąłem odcineczek na kanał, także no jeżeli jutro chwilkę czasu znajdę gdzieś od rana, dzisiaj nie pobaluję, no to prawdopodobnie coś to będziecie mieli, bo już się przyzwyczaiłem do tego, że codziennie są odcinki na kanale, no teraz to naprawdę przyrosty są, aż się chce i tak powinno być zawsze, że tak powiem, ale no niestety tak nie, YouTube nie potrafi tak zawsze wypromować. Dlatego też, no, ja się staram jak mogę, żeby ten odcinek codziennie, chociaż z jakiejś tam gry dla was właśnie tutaj wpadał. Kurczę, tak mało Mabiec, gdzie są te wiatraki tak kozacko zrobione. Cieszę się, bo już nie mogę się też doczekać jakiejś serii, bo jazda tymi drogami tutaj polnymi, no to jest coś pięknego. Naprawdę, powiem wam szczerze, nie widziałem jeszcze tak zrobionych kozacko dróg polnych. Tak się fajnie tym leci, jak jakiś się zestaw ma taki, jak na przykład tutaj mogłem cisnąć 50 na godzinę, no to uwierzcie, że to była petarda. Okej, tutaj my teraz jedziemy, zawijamy i właśnie będziemy mieli, bo miałem robić, wiecie, tak jak powinno się ścieżkę zrobić, czyli tutaj ten cypel cały zrobić dookoła, ale tak, z jednej strony pomyślałem, że ta droga jest wąska, to przed nią to wystarczy przejechać moment, chwila, weź tu teraz specjalnie to wszystko omijaj. Ale później z drugiej strony mówię, kurczę, fajnie, bo wam zaprezentuję, jak działa ta lanca właśnie przy podnoszeniu. Można by było sobie to w życiu realnym też również zastosować, dlatego też mówię, a czemu by nie spróbować. Teraz dobra, trzeba tu ino ładnie przejechać. No i teraz fajnie by to wyglądało, jakby to mogło się wszystko, że tak powiem, wyłączać. I teraz lewa strona, praktycznie już środek by mi w ogóle nie pryskał. Ale i tak, i tak jest dobrze, komputerów tu nawieszane, bo od wszystkiego widać, że bogactwo, nie ma biedy, że tak powiem. No ale jak kogoś stać już na taki opryskiwacz, no to raczej na to wszystko inne, które tutaj się znajduje, również też. No bo jednak opryskiwacz, no to nie jest, że tak powiem, maszyna, która się aż tak szybko zwróci. Wiadomo, czym lepiej zabiegi wykonane i w ogóle, no to też wiadomo, duży, duży plus, tak? To gdzieś tam w plonie później wszystko jest, ale naprawdę szacun dla takich dużych gospodarzy, że stać na takie sprzęt, ciory właśnie. Bo czasami gdzieś tam mnie rozwala, że ktoś ino maszyny wszystkie stare, że tak powiem. Mało gdzie co, z czym połączyć koniec, a kurna ino opryskiwać, czy tam jakaś inna maszyna, która tam jest używana powiedzmy 2-3 razy w roku, za grube tysiące kupiona i później ona przez większą część roku stoi, tak? Takie najlepsze rzeczy, no to wiadomo, no ciągnik najszybciej moim zdaniem chyba się gdzieś tam spłaca, jakby nie patrzeć, tak mi się wydaje, bo z własnej perspektywy, no bo ten ciągnik cały czas gdzieś pracuje, tak, od danej liczby hektarów, no gdzieś to tam cały czas, wiadomo, on się zwraca. I dobra, zaraz sobie tutaj dojedziemy i sobie zobaczycie, jaki cygmyk fuch tu zrobię. No przez to będzie tak niedopryskane, tak jakbym chciał, aby było, bo tu teraz powinienem normalnie ładnie przejechać dookoła całego supa, tego placu, o, może nazwijmy to tak. Okej, dojedźmy sobie tutaj teraz do końca. Widać, że tu były manewry, chciałem coś kombinować innego, ale mówię, dobra. I patrzcie teraz tak, cygmyk fuch. Tak. Tak. I ogień. Kozak, co? Moim zdaniem naprawdę spoko to wyszło. I teraz tak, sobie opuszczamy. No i teraz mówię, mógłbym wyłączyć, to bym sobie poszczególne sekcje tylko włączał. Tu sobie opuścimy, przejedziemy. O, i teraz wiecie, tu bym sobie mógł fajnie opryskać. Tyle to tam przez drogę, to nie jest jakaś strata, że tak powiem. Większa strata w zbożu by była chyba wygniatając i robić tutaj kolejną ścieżkę, a tak to, jak sami dobrze widzicie, jakoś w miarę to tutaj poszło. Okej, tutaj widzę, że już mamy opryskane, także spokojnie opryskiwać możemy wyłączyć. I przejeżdżajmy sobie na tamtą stronę. Tutaj ładnie już widzę, że tu jest zrobione. Tu sobie po prostu tylko muszę przez drogę przejechać i czekajcie, dokąd mi starczyło? O, coś takiego było. O, i teraz wiecie, poszczególnie bym sobie włączał. No tak w życiu realnym by pasowało i myślę, że tragedii by nie było, jakby ktoś taką drogę w swoim polu
miał. Nigdy w życiu ja sam nie siałem ze ścieżkami siewnikiem. U mnie się nigdy też nie siało, jedynie gdzie pierwszy raz tak ścieżki porządnie, no to tu w Mokrzynie, że tak powiem, się robi, no bo bez tego na tych górach jest tu kilku gospodarzy, którzy nie idą w ścieżki i powiem wam, teraz sobie jeździliśmy, oraliśmy, gdzie już tam zimówka dostawała azot i na tych górkach, wiecie, jak z daleka się jedzie, no to to widać, kiedy były ostatnie ślady, on jeździł kilka dni wcześniej. I tak, tu gdzieś w miarę ślad od siebie, nie wiem, szerokość robocza 9 metrów może była? 12, dobra, tego powiedzmy rozsiewacza czy to opryskiwacza, nie wiem co tam było wykonywane, ale ścieżki były, że tak, pod górką to one, że prawie do siebie się stykały w jednym momencie, to tam z 20-30 metrów nie było żadnej ścieżki. I to mówię, no tak widać, że go ściągało, bo taka porządna skarpa, a dlatego to mówię, jest ścieżka, to to widzisz, lecisz i kurczę, jest moment. Wiadomo, jak masz tą nawigację, na nawigacji też byś cisnął, ale to zawsze, to nie ma to jak ścieżka, powiem tak. To jest zawsze jednak całkiem inna robota, nie dogniatasz tego zboża, później je w żniwa, to widać, bo w ścieżce jest zielone nadal. I mówię, no jednak ścieżka to ścieżka. Wiadomo, troszkę więcej roboty, kombinowania, tak, myślenia, ale później moim zdaniem poprzez te wszystkie zabiegi, które są wykonywane, to jednak naprawdę ścieżka super sprawa. Nawet i w starych ludzi mają, jak mają, że tak powiem, siewniki, no wyjść, zatykać, no wiadomo, no to jest roboty, ale później moim zdaniem myślę, że to się zwraca, bo jakby nie patrzeć, to wszędzie równo dostanie zboże, tych oprysków, tych nawozów, tych zwalczania chwastów, a tak to gdzieś tam pozostałem jakieś te mijaki, kurczę, tu za dużo, tu przypali, no i to tak, wiecie, roboty człowiek narobi, ale to nie ma takiego efektu, jak powinno mieć. No mi tutaj zostało jeszcze kilka ścieżek, później jadę na następne pola, więc tutaj was nie będę męczył i za chwilę słyszymy się. Ja akurat pojadę sobie zaraz dostakować, nie wiem, może mi tu starczy ogólnie do końca tego pola i tam już będziemy się, że tak powiem, widzieć na tamtym polu wieczorkiem, żebyście zobaczyli sobie, jak będą działały LEDy. No i wieczorek nas troszkę już przyłapał, ale robotka nadal idzie. Śmigamy sobie po tych pięknych polnych drogach, tak jak mówiłem. Jedziemy już na praktycznie ostatnie pole, jakie tutaj mamy możliwe do oprysku. No zobaczcie, kurde, jeszcze jak fajnie ten Johnny tutaj sobie mruczy. No tu można cisnąć, no kurde, mapy można całą przejechać wzdłuż i wszędzie, jest pełno tych dróg polnych. To mi się podoba, że tak można wszędzie sobie dojechać. Zaraz sobie tu wszystko porozpalamy, bo mógłbym sobie równie dobrze, o, już tak włączyć i jechać, ale na co to, po co, to komu i do czego. O, tutaj kolejne place, gdzie można by było fajnie się rozłożyć z opryskiwaczem. O, myślę, że na tych możemy sobie spokojnie cisnąć, to jeszcze nie jest jakaś późna godzina. Dobra, tutaj troszeczkę zwolnijmy. Wiecie, tam gdzie wiem, to sobie śmigam, tak? A nie daj Boże, gdzieś tu dziury by były, to i na opryskiwaczu by już było. Okej, okay, dojeżdżamy tutaj do pola. Myślę, że możemy sobie zrobić tak, takie coś. Wyłączyć tylnie światła, bo tutaj mi się przyda bardziej, żeby mi rozświetlało. A z tyłu, żebym miał odpalone halogeny, bo będą mnie tak to rozpraszać, te światła tylnie. Okej, okay, zobaczcie sobie zaraz sami, jak to wygląda. Boże, jak tu fajnie, fajne obramówki. Nie, okej, okay. O, tutaj też placyk zarąbisty bym miał, gdzie tam, jak widzimy, mapa nadal robiona. I patrzcie, zaraz się zaświecą. No i zobaczcie, kurde, jak to kozacko wyzdrzy. Troszkę podnieśmy sobie, żeby to tak było widać, zobaczmy sobie. Ale ładnie ten John Deere w środeczku właśnie. O, patrzcie, jak kozacko. Trochę wiadomo, za wysoko teraz. I no by był wiatr, to już by u sąsiada większość było niż u nas. Nie, no zestawiki dzisiaj, powiem wam, że prymasor. Tutaj takie pole, kurcze, idzie pod kątem cały czas. Zobaczcie, jaki jest piękny efekt w ogóle teraz zachodzącego słońca i tych wiatraków. No super klimat, naprawdę super klimat. I tak jak ja wszystkie inne mapy, gdzie jak zawsze widzę, no powiedzmy, że tak, tu ukształtowania terenu nie ma, akurat w tej części mapy, bo nie mówię tam. Tam są takie góry i są dwa takie pola po 100 hektarów, które mają w grze, serio, 100 hektarów. To uwierzcie, że kurczę, tam są takie góry, że naprawdę fajnie tą orkę by było zrobić z Mokrzyna, tak jak niektórzy tutaj pisali.
Tutaj jest właśnie fajnie, bo jest też duży, jest mieszanina terenu, że tak powiem. Są i góry, są i płaskie bardzo tereny, są i pola takie długie, a wąskie, są pola, które naprawdę są tak zwariowane, że to jest masakra, czyli takie typowo jak u nas tutaj na przykład. Więc tutaj dla każdego myślę, że coś na tej mapie na pewno się znajdzie. No i tutaj właśnie tą taką troszeczkę, żeśmy to pole wzięli pod kątem. Mogliśmy jechać na jakieś większe góry, ale wtedy to on by tak skakał, że aż nie chciałoby się pewnie tego pokazywać. Oła. I mówię, no dużo map, które są powiedzmy z terenem takim jak te, to mi by się już dawno nie spodobały, tak? No bo naprawdę tu drzew, ale jest tak cholerny klimat dzięki tym słupom, wiatrakom, gdzie niegdzie jakieś zagajniki, że jestem w szoku, że tak realny teren, bo to jest realny teren, no myślę, że w 95%, bo jedynie tam gdzieś krzoki mogą się nie zgadzać, tak? To wielki, wielki szacun, że to tak się udało to stworzyć. Dobra, tutaj polecimy sobie. Mamy jeszcze taki mały cypelek, że tak powiem, do wjechania, bo to pole idzie tak jak idzie teraz. Zaraz wykręcamy i myślę, że chyba objadę sobie akurat idealnie to pole tutaj. Dobra, tu wyłączymy. Ale fajnie to widać, gdzie miedza. O! Jeszcze? O, tu mamy miedzę. Dobra. Włączamy. Dojeżdżamy i tu teraz muszę szukać gdzieś ścieżki w lewo. Dobra, już widzę. Bo tu jest właśnie taki, o, jak widzicie, cypel. Zaraz wam pokażę, o, z góry mapy, może to tak będziecie lepiej troszeczkę widzieć. Więc mówię, te pola fajnie, że nie są aż tak takie równe. Trochę ogarniania by to było i nie powiem, o, farmingowa masakra czy jakaś inna, to na takiej mapie to tak. To ja powiem, że mogę się bawić, mogę grać. Więc to by naprawdę kozacko wyglądało, bo no, przy takiej ilości pól, które tutaj będą, na początku wybrać małe gdzieś tam we wioskach, a później przenosić się na no, takie większe, no to można się, że tak powiem, bawić. Dobra. Tu cykmyk fuch. Zaraz będziemy sobie ogólnie kończyć, bo też nie chcę długiego odcinka. Chciałbym to wam dzisiaj jeszcze wrzucić, wariaty. Mam nadzieję, że takie odcinki od czasu do czasu właśnie gdzieś tam poboczne, z jakichś oprysków, z jakichś nawozów, właśnie to co takie niszowe rzeczy, które są na kanale, to myślę, że fajnie sobie obejrzeć, bo na pewno o wiele lepiej wam się dzisiaj taki odcinek przyjmie, niż w jakiej serii bym robił te opryski czy nawozy. Bo tam wiadomo już częściej, czy już te maszyny widzieliście i w ogóle, a tutaj jakby nie patrzeć, to naprawdę wygląda to całkiem, całkiem inaczej. Okej. Tutaj chcę wam wyjść, pokazać jak to zarąbiście wygląda. Tak, wiem już, wypaliłoby ci zboże, nic by nie było. Ale to jest tylko gra, trzeba o tym pamiętać. I można tu wszystko sobie nadrobić. Dobra, wariaty, w tym odcinku to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodoba ten opryskiwać. Naprawdę dajcie łapę i w ogóle, żeby kogokolwiek widział, że podobają wam się takie rzeczy, a może uda się jak najszybciej, by takie mniejsze opryskiwacze na jakieś polskie serie powychodziły. Zostawcie łapkę w górę, podajcie do Ditka. Do kolejnego odcineczka, strzałeczka i na razie, trzymajcie się, cześć!